Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Cześć, witam wszystkich. Mam nadzieję, że udało się uruchomić transmisję live. Mamy dla Was do zaproponowania dzisiaj ciekawą rozmowę. Tak jak w temacie macie wpisane, połączymy się z Maćkiem Strausem, z hotelarzem z hotelu Afrodyta, tak tylko przypomnę, który, no właśnie, od w zasadzie czwartku czy piątku jest w swoim hotelu. Sam, zupełnie sam. Wszyscy pracownicy zostali oddelegowani do domów, więc naprawdę na obiekcie jest sam, tylko ze swoim psem. Więc chcemy z nim porozmawiać, trochę mu umilić ten czas, ale przy okazji Maciek, myślę, że też ma do opowiedzenia Wam kilka ciekawych jakby historii i przemyśleń, nie tylko takiej natury hotelarskiej, ale też natury pewnie psychologicznej, tak sądzę, jak on sobie radzi w takiej izolacji trochę. Spróbujemy połączyć się z Maciejem. Maciek, czy nas słyszysz? Ja ciebie słyszę. Jesteś już na wizji. Okej, okay, no to ja siebie nie widzę, może to lepiej. Tak, a nie widzisz siebie w telefonie? Siebie w telefonie widzę. No tak. Patrzę w komputer i widzę ciebie, ale jest opóźnienie, więc to chyba nie jest dobry pomysł. Tak, patrz proszę w telefon i tego się trzymajmy, więc tu będziesz miał najlepszy obraz i najlepszą wizję. Widać nas chyba i słychać. Tutaj Jurek się odezwał, skomentował, więc chyba wszystko działa. No dobra, Maciek. Myśl, opublikuj jego komentarz. Ciekawe, czy ja to widzę. Wiesz co, on i tak się tobie się wyświetli z opóźnieniem siłą rzeczy. Tak, no, nie wiem, na telefonie może od razu, na laptopie na pewno z opóźnieniem. No ale okej, no trzymajmy się tego. Proszę zwróć uwagę na kadrowanie, bo teraz tak trochę nam wystajesz z dołu tego ekranu. O właśnie, tak będzie zdecydowanie, okay, myślę, lepiej cię widać. Natomiast słuchaj, już sekundkę, ja sobie tylko wyłączę już ten komentarz. No właśnie, połączyliśmy się z tobą. Dzisiejsze w ogóle całe takie spotkanie, tak jak się umówiliśmy, ma być w trochę luźniejszej atmosferze, tak? Oczywiście sytuacja jest trudna, poważna, całe mnóstwo tematów i nawet rozmów takich online'owych. No, mamy poważnych i w takim tonie kryzysowym, a chcemy trochę przełamać. Myślę, jest taka pora, środek dnia, kiedy być może to trochę będzie na poprawę humoru. Też po części może trochę poważnie, ale spróbujemy też, żeby było trochę na wesoło. Więc połączyliśmy się z tobą, ponieważ zamknąłeś się w hotelu. Powiedz, czy ty się zamknąłeś na własną prośbę, czy to, wiesz, małżonka cię odizolowała, a może personel stwierdził, to teraz sam się zamknij w tym hotelu, przyjmuj gości, albo nie wiem, nie przyjmuj, tylko zobacz, jak tu jest, wiesz, 24 godziny na dobę, no i lada moment będzie, wiesz, 7 dni w tygodniu, a teraz jeszcze pytanie, ile tych tygodni przed tobą. Znaczy tak, po pierwsze, bo napisałeś w tym tytule, że spędzę minimum 14 dni, no takiego planu to nie chciałbym mieć i mam nadzieję, że to się szybciej zakończy, ale mówię tu o mojej obecności, bo wydaje mi się, że wiesz, no pierwszy raz hotel się rzeczywiście musiał zamknąć i o tą działalność zaprzestaliśmy, no i w takiej sytuacji wydaje mi się, że we wszystkich filmach, w jakichś książkach, no kapitan wchodzi ze statku ostatni i ja po prostu miałem to poczucie takiej odpowiedzialności zawodowej, że muszę być pewny, jak tutaj jestem, że nie będzie się działo nic złego. A w tej nadzwyczajnej sytuacji wydawało mi się, tak jak zresztą mówiłem podczas pierwszego live'u, że to nie personel powinien podnosić odpowiedzialność, tylko osoby, które od tego są. No więc ja po prostu zdecydowałem tak, że tu zostanę. Do tego też, no mówię, jest sporo rzeczy takich, które muszą być zrobione. Natomiast
też mówiłeś o tym, że w takim odosobnieniu i oczywiście faktycznie tak jest, natomiast my tutaj rotacyjnie staramy się, żeby mógł ktoś przyjechać, no bo wiesz, są takie tematy jak księgowość, którą nie zawsze da się zrobić zdalnie. Na przykład dzisiaj no, była rano osoba techniczna i my się ze sobą nie widzimy, nie kontaktujemy, ale ona jest. Są też raporty dobowe. No, do tego, jeśli chodzi o obiekt, no to zostawiłem tutaj jedną, dwie osoby z personelu, które tutaj mieszkały, więc są tutaj po to, żeby po prostu no, mogły jakoś pomóc, żeby ten hotel, jak już budynek tam fizycznie, wiesz, miał się w takiej formie dobrej, no bo to jest wentylacja. Wiesz, dużo tematów, które nigdy nikt się nie zastanawiał i faktycznie, no, tak pogadaliśmy o tym, że to trochę brzmi jak Tom Hanks i muszę powiedzieć, że z dnia na dzień to psychika człowieka działa zupełnie inaczej i też mi się wydaje, że teraz wczorajszy dzień, dzisiejszy, to chyba są takie dni, w których widzisz, zapragnąłem jakiegoś kontaktu na nowo z ludźmi. Trochę człowiek odpoczął od tej intensywności, jeśli chodzi o kontakty z ludźmi, a że my jesteśmy istotami społecznymi, ja tym bardziej w ogóle cenię sobie kontakt z ludźmi, no to faktycznie ta rozmowa to chyba wydaje mi się, że taka, która może mi poprawić nastrój, że mogę sobie znowu dużo mówić i porozmawiać. No więc tak, to była moja decyzja. Zawiesiliśmy działalność obiektu w zeszłym tygodniu, nawet do tego stopnia, że jak byli goście w hotelu, to im wytłumaczyliśmy, że dla dobra wszystkich, dla poczucia odpowiedzialności, no po prostu obserwując te komunikaty rządowe, zrozumieliśmy, że to jest konieczne. I tu mogę też się podzielić taką kwestią, że czy miałem jakieś wątpliwości. W dniu decyzji nie miałem żadnych. Wcześniej się zastanawiałem. Natomiast dzisiaj twierdzę, że my walczymy tak naprawdę o zaufanie. Znaczy zaufanie potencjalnych gości i w ogóle ludzi do nas. I dlatego ta decyzja o zamknięciu, wydaje mi się, że ona była po prostu za późno. No, ale no, każdy z nas na pewnym etapie dopiero rozumie, jak bardzo walczymy po prostu. Wszyscy walczą i na razie ta walka niestety zbiera strasznie żniwa. I wiesz co, Rafał, tak mi się wydaje, że faktycznie no, ludzie już będą zmęczeni za chwilę tymi tematami zawodowymi, tymi wszystkimi tutaj dyskusjami o zaliczkach, o zwrotach, bo to faktycznie jest bardzo istotne, ale chyba dzisiaj to się przewartościowuje. To znaczy dzisiaj wartością taką numer jeden, o którą powinniśmy wszyscy zadbać i chyba wszyscy mamy możliwość na to wpłynąć, to jest jednak to życie i zdrowie. I no i mówię, pomimo, że mi tu nie jest fajnie, to na razie tu jestem, dlatego żeby właśnie obiekt był pod kontrolą, a jest dużo tych kwestii. I muszę powiedzieć, że no faktycznie też te ostatnie 2-3 dni to są takie dni, w których człowiek miał czas na to, żeby myśleć o rzeczach, których do tej pory w ogóle nie myślał, bo zawsze dużo się działo, bo było dużo gości. Ale w dalszym ciągu te twoje przemyślenia są, wiesz, skierowane jakby w branżę, w zawód, czy nie. Mówisz tutaj o już zupełnie jakby innych rzeczach, które, prywatnych, na które nie było czasu? Wiesz co, myślę sobie trochę o tym ostatnim okresie, który był. On się wydawał już nienaturalny, dziwny. Wszyscy mieliśmy Eldorado, każdy się chwalił wynikami. Mówiliśmy o tym, że walczymy z jakimiś tematami pełni emocji, a tutaj okazuje się, że świat stanął do góry nogami i nikt nie wie, czym to się zakończy. Ja też nie wiem i też nie ukrywam, że no, widzę, że ten optymizm związany z tym, że to może w kwietniu zrobimy imprezę, może w maju, mi się wydaje, że to są mrzonki i czeka nas kilka miesięcy bardzo trudnych i mi się wydaje, że nie wiem, jak duża grupa firm i obiektów tego nie przetrwa, ale no, na pewno to będzie ten rynek wyglądał, on już wygląda inaczej. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, Maciej, dwie rzeczy. Pierwsza to proszę popraw kadr,
Znowu gdzieś nam siedzisz tak na dole ekranu, a o, tak będzie pewnie dużo lepiej. Dobra. Z naszych słuchaczy z kolei zachęcam do tego, żebyście komentowali, dodawali otuchy Maćkowi, może jakieś śmieszne, fajne komentarze. Tutaj Mateusz Zieliński napisał. A może ktoś ma jakieś pytania? Pytania też oczywiście, tak? Ale tutaj Mateusz Zieliński, bo ty nie wiem, czy widzisz, czy nie, masz nie. Jakby jego komentarz. Dobrze, że masz zapas wina. Także... No, słuchajcie, Rafał, ale ja ci powiem, że no, sytuacja jest fatalna. Natomiast przy tym wszystkim faktycznie być w hotelu, który jest piękny, który no, ma zapas rzeczy potrzebnych do tego, żeby funkcjonować i ma ogród, i ma różne pokoje, to na pewno nie jest nic nieprzyjemnego. Natomiast, wiesz, no, na pewno bym się nie obraził, będąc z żoną. Żona już jest w domu, bo żona jest lekarzem, więc też na początku tutaj była bardzo aktywna w tym szpitalu i też nie wiadomo było, jakie będą tego efekty. No, ale tutaj już też dlatego ci powiedziałem, że no, no, chciałbym tą swoją tu obecność w tym hotelu jakby kończyć, tak? Natomiast jest dużo kwestii takich, które każdego dnia zmieniają. I mi się wydawało, że może ja bym jutro tutaj już mógł opuścić, natomiast no się okazało, że nie, bo siły wyższe i tak zawsze coś wychodzi. No i wiesz, no, jestem za to odpowiedzialny. I wydaje mi się, że nie dzieje się z tego tytułu nic nadzwyczajnego. No, liderzy, dyrektorzy, prezesi byli powołani w swoich firmach do tego, żeby za nie odpowiadać. No i wydaje mi się, że no, nigdy nie myślałem, że to przyjdzie mi się sprawdzać w tego typu warunkach. No ale tak przyszło, więc staram się, że tak powiem, sprawdzić, na ile mogę. Już popełniam błędy, to wiem. I też jakie? Wiesz co, to jest tak, że trochę człowiek w tym wszystkim musi nagle myśleć o rzeczach podstawowych, czyli na przykład, że dzisiaj rano był wywóz śmieci, tak, a do tego musi strategicznie myśleć o finansach spółki i o życiu, które się toczy, bo firmy niektóre nadal pracują i komunikacja jest zachowana. Do tego ja mam zespół, który częściowo jest na opiece, częściowo jest na urlopach, częściowo niektórzy są pochorowani, no ale są tacy, którzy są w trybie pracy zdalnej, a jak to wszyscy wiecie, albo część nie wie, no to ja zawsze mówiłem, że ta praca zdalna w hotelach powinna istnieć. Ona u nas istniała, więc dzisiaj chyba jest nam troszeczkę łatwiej współpracować zdalnie, no więc też muszę tutaj normalnie na te maile odpowiadać. Z takich ciekawostek powiem, że no przekierowaliśmy telefony, które dzwoniły do hotelu na komórki do kierowników i tutaj staramy się, żeby w hotelu nie było naprawdę nikogo, minimum, rotacyjnie jakoś to rozwiązujemy, ale no, są takie rzeczy, które no jednak muszą się zdarzyć, tak? Z punktu widzenia bezpieczeństwa budynku, kotłownie, piece, obchód, no ja też ten robię obchód 3 razy. No i dlatego właśnie, jak przeszedłeś do obchodu, to mamy tutaj, wiesz, pytanie o to, czy Bubu jest z tobą. Tak, 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 jest. I to, wiesz co, poczekaj, teraz zobaczymy. O. Jest, czuwa. Tak, jest. Właśnie, to prawda, nie wiem, czy widzicie, ale no psy bardzo mocno odczuwają to, co się dzieje. No i on na pewno się zastanawia, co takiego się stało, że tutaj tyle czasu jesteśmy. Lubi się przejść na spacer, zobaczyć, tak? Ale no jest to, czekaj, tu wrócę z powrotem. Ale no jest to taka sytuacja, że on też wie, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Ale no ma się dobrze, ma jakieś grymasy jedzeniowe. No i tyle, no, więc powiem tak, no rzeczywiście taka jest ta sytuacja dziwna, mi się wydaje, o to też mogę się tak podzielić, już chyba nie jako hotelarz, że chyba dopiero od wczoraj, tak, od wczoraj rana jakby fizycznie dociera do mnie w ogóle to, co się stało, tak, pierwsze w wymiarze hotelowym, no w wymiarze prywatnym, no to odczuwam to bardzo. I to takie smutne są te chwile. Co prawda ostatnio mi ktoś powiedział, że jak w małżeństwie jedna strona zatęskni za drugą, to później jest bardzo przyjemnie.
A więc jeśli moja żona to ogląda, to mam nadzieję, że weźmie to pod uwagę, no bo tęsknota już jest ogromna i też ją bardzo pozdrawiam tutaj. No więc.